Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zrobimy sobie test podkładu, ponieważ zawsze co roku wymieniam swoją kosmetyczkę właśnie na sezon wakacyjny. Zmieniam przede wszystkim podkłady, których będę używać. Tak pomyślałam, że zrobię Wam po prostu testy tych podkładów. I pierwszy z nich, dzisiejszy, to jest podkład z MAC-a. Ja uwielbiałam kiedyś MAC-a, używałam go nagminnie, miałam chyba wszystkie kosmetyki możliwe, naprawdę to był czas wariacji MAC-iem, te 10 lat temu myślę, i używałam i do tej pory ogólnie też mam, tylko inny kolor, właśnie zwykłego, klasycznego Face & Body, bo to jest ten podkład Face & Body. Kupiłam sobie niedawno kolejną buteleczkę, bo tamtą już mam chyba z 7 lat. Myślę, że tak. Nie, może trochę mniej, może z 5. Wypadało po prostu zmienić już podkład, tamtego jeszcze nie zużyłam do końca. To jest 120 ml w ogóle, ale nie o tym dzisiaj. Zawsze się rozwodzę, nie na temat. Więc jeżeli chodzi o ten podkład, to być może zrobię Wam test kiedy indziej. Natomiast tutaj mam, słuchajcie, inny zupełnie. Nie śledzę ostatnio MAC-a i nie mam pojęcia, czy to jest podkład, który wyszedł niedawno, czy jest jakiś dłuższy czas już w ofercie właśnie MAC-a. To jest Face & Body również. On jest dostępny tylko i wyłącznie w tym mniejszym opakowaniu, czyli 50 ml. I on się nazywa Studio Radiance Face & Body Radiant Sheer Foundation. Czyli to będzie podkład podobny do tego, ma być coś podobnego właśnie jak ten, tylko że bardziej rozświetlający. Ponieważ ten jest w takim naturalnym wykończeniu. Nie jest taki bardzo, bardzo błyszczący, chociaż no, do matowych na pewno też nie należy, a ten ma być jeszcze bardziej rozświetlający. I powiem Wam tak od razu, że ja już go używałam ze 2 razy i mam już takie delikatne zdanie na jego temat wyrobione, więc też w tym filmiku będę Wam o tym mówić. Jeśli chodzi o niego, ja mam go w kolorze C2. Dostępnych jest multum kolorów w różnych w ogóle odcieniach. W MAC-u C to znaczy ogólnie ten symbol C przed numerkiem, to są ciepłe tony, Boże, przepraszam, to są ciepłe tony. C2 to jest ciepły ton właśnie 2, czyli drugi z kolei, bo jest 1, 2, 3 i tak dalej. Troszeczkę inaczej niż w innych markach, bo zazwyczaj te W to jest ciepły ton, a tutaj jest odwrotnie, C to jest ciepły ton. Więc tak, 50 ml. Fajna, gumowa buteleczka. Ja bardzo lubię te butelki z MAC-a, one są fajne, nie tłuką się, wiecie, można sobie nimi robić co chcemy. Przydatność od otwarcia to jest 24 miesiące. Ma taki dzióbeczek. Pokażę Wam kolor i pokażę Wam od razu, zacznę go nakładać, zobaczycie jak on wygląda na twarzy i będę Wam o nim troszeczkę opowiadać, a może jeszcze, poczekajcie, przeczytam co on robi. Główne atuty i korzyści to jest długotrwały, 8-godzinny, no bo ta cała seria ma być właśnie długotrwała i faktycznie one są długotrwałe. Bardzo, bardzo jestem z nich zadowolona, szczególnie właśnie latem. W zimę ich nie używam, bo one są na bazie wody w ogóle, więc no trochę za delikatne jakby. I też troszkę za mało kryjące. Ja ogólnie bardzo lubię delikatne podkłady, ale te są jeszcze delikatniejsze niż te, których używam normalnie na przykład jesienią czy zimą. Długotrwały, 8-godzinny, zapewnia trwały kolor przez 8 godzin, jest wodoodporny, faktycznie jest wodoodporny i to też jest super na upały, ponieważ jak się spocimy, to on dalej siedzi. On ma taką gumową konsystencję po prostu i się fajnie tak przyczepia. Natychmiastowe nawilżenie, nie powoduje trądziku, do wszystkich typów skóry, w tym wrażliwej. Testowany dermatologicznie, testowany okulistycznie. I tutaj stosowanie to jest aplikuj i blenduj palcami, gąbką lub pędzlem do podkładu. Ja będę go aplikować palcami, ponieważ on ma taką wodnistą formułę, która w momencie jak bardziej zaczynamy go właśnie wcierać, przecierać i tak dalej, ja go też lubię na przykład nałożyć na palce najpierw i właśnie go tak rozprowadzić w palcach najpierw i dopiero potem nakładać na twarz, bo on w momencie tarcia robi się bardziej taki przyczepny i gumowy właśnie. Fajnie można go budować na skórze. I też to jest podkład, którego można właśnie budować na skórze, warstwować, bo świetnie wygląda ogólnie. Także tak, dobra, zaczynamy. Dawno nie robiłam żadnego testu, więc nie jestem przyzwyczajona. Wiecie jak ja go aplikuję? Nie nakładam go na rękę.
tylko albo na przykład go rozprowadzam tutaj, wyciskam go po prostu z tej tubki, on ma fajną, płynną konsystencję i wyciskam go na twarz i wcieram, albo po prostu tak jak już Wam wspomniałam wcześniej i teraz właśnie tak zrobię, nakładam go między palce, czyli nakładam go o tak, zobaczcie, konsystencję ma taką lejącą. Wcieram go właśnie w dłonie, on na początku jest bardzo taki płynny, taki wodnisty, ale pod wpływem tarcia on gęstnieje i w momencie, o, widzicie? Nie wiem, czy widzicie. Zaczynam go wcierać w twarz. Może powinnam go nałożyć najpierw na połowę twarzy, kurczę, widzicie, zapomniałam. Zapomniałam, jak się testy robi. Ale okej, no, będziecie miało przed i po. Dobra, ja go nałożę na twarz i Wam pokażę, jak wygląda. Można go warstwować, jak wspomniałam. Nie ma tutaj problemu. No, powiem Wam szczerze, że on mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba, naprawdę. Skóra wygląda na taką świeżą, wypielęgnowaną. Bardzo ładne, nawilżające wykończenie, naturalne wykończenie, nie ma tapety, no wszystko to, co po prostu potrzebuję. A jest ta skóra wyrównana, jest ten kolor wyrównany, nie zakryje Wam większych niedoskonałości, czyli na przykład jak ja mam tutaj jakąś kropeczkę, czy tutaj mam pozostałość po pryszczu, po niedoskonałości, to on tego nie zakryje, troszeczkę delikatnie może wyrównać ten koloryt, ale no nie poradzi sobie z tym, a do tego po prostu ja sobie tylko w tych miejscach, w tych kropeczkach nakładam sobie delikatnie korektora, więc cała skóra wygląda bardzo ładnie, bardzo świeżo, naturalnie, zdrowo, promieniście. Zresztą sami widzicie, jakie on piękne ma wykończenie, właśnie takie naturalne. I faktycznie, jeśli chodzi o w porównaniu z tym klasycznym Face and Body, to ten jest ciut mniej kryjący jeszcze właśnie niż ten. Da się go dokładać, ale wydaje mi się, że ten jest bardziej kryjący. Ten jest jakby troszeczkę rozwodniona wersja tego i nawet w konsystencji ten jest troszeczkę gęstszy, jest taki bardziej właśnie mięsisty, można powiedzieć, chociaż wiecie, to jest i tak bardzo płynny podkład, ale ten jakby był jeszcze dodatkowo rozcieńczony, więc on jest jeszcze bardziej płynny niż właśnie tamten i do tego też właśnie mniej kryje, ale na skórze, jeżeli chodzi o odczucie, bardzo podobne jest. Też jest właśnie takie gumowe, jest jakby, no właśnie takie rozcieńczony Face and Body klasyczny. Tak to można powiedzieć. I jeśli chodzi o krycie, również. Nałożę go też na czoło, żeby nałożyć go wszędzie. I ten odcień C2 po roztarciu, ponieważ on jest, tak jak mówię, troszeczkę bardziej transparentny jakby niż ten klasyczny, to ten jest delikatnie jaśniejszy niż C2 klasyczna. A teraz go nałożyłam troszeczkę jeszcze więcej, bezpośrednio z butelki. No wykończenie ma na pewno bardziej świecące niż ten klasyczny. Ale muszę Wam powiedzieć, że on nie ma drobinek. Jak ogólnie patrzę przez tą buteleczkę, ona jest taka lekko matowa, ale widać delikatnie właśnie taką perlistą powłokę, taką bardzo delikatną widać tu przez tą butelkę. Jednak jeśli chodzi o drobinki, to nie ma tych drobin, one są tak bardzo delikatnie zmielone, widocznie to jest taki pyłek, że tego nie widać w postaci żadnych drobin. Więc wygląda ładnie, naturalnie, daje przepiękne, naturalne wykończenie. Bardzo mi się podoba. Jak zapewne wiecie, to jest podkład i do twarzy, i do ciała. Można go nakładać właśnie na dekolt, na ramiona odkryte. Ładnie wygląda, natomiast jeśli chodzi o odbijanie się na ubraniach, no to trochę się będzie odbijał, bo to nie jest podkład taki matowy i jakiś taki, wiecie, bardzo zastygający. Zastygający też nie jest, według mnie jest taki gumowy, gumowe jest takie wykończenie, śmieszne, takie przyczepione, bardzo fajne. Też to nie jest podkład, który się momentalnie ściera. On się bardzo ładnie utrzymuje, ja go jeszcze będę przypudrowywać, zawsze go pudruję, ogólnie nie tylko jego, bo jego używam po raz trzeci, ale ogólnie jeżeli chodzi o Face and Body, to zawsze pudruję i bardzo ładnie się
utrzymuje, można powiedzieć, naprawdę do wieczora, od rana do wieczora. To jest trwały podkład, który jest właśnie wodoodporny. Także tak to się prezentuje. Więcej go dokładać nie będę. Pokażę Wam z bliska. No, na twarzy wygląda bardzo ładnie, tak jak właśnie lubię. Wygląda leciutko, delikatnie, ta twarz jest taka rozpromieniona, wygląda na młodszą według mnie, nie jest taka, wiecie, pomarszczona, nie widać porów. Naprawdę naturalny, piękny efekt, taki udoskonalający skórę, naprawdę. To widać na pierwszy rzut oka, przynajmniej ja. Tak widzę swoją skórę ogólnie. Wygląda dużo fajniej, wygląda na taką pełniejszą, jakby taką... Bardzo, bardzo mi się podoba, naprawdę, jak on wygląda na skórze. Zawsze mi się podobał Face and Body klasyczny, a ten jest też, według mnie, jest jeszcze właśnie delikatniejszy niż ten normalny. Więc tak, teraz jeśli widziałyście, właśnie pokazywałam Wam w zbliżeniu, nie były tutaj zasłonięte właśnie te takie ślady po pryszczach, nie po trądziku, tylko po pryszczach na boku mojej twarzy, więc... Świetny korektor, który do tego sprawdzi po prostu genialnie, idealnie, bardzo ładnie kryje, to jest Tarte Shape Tape. Ja go absolutnie nie używam pod oczy, dla mnie to jest szpachla, to jest po prostu szpachla. Bardzo kryjący, bardzo mocny, bardzo trwały, zastygający, no taki po prostu korektor do zadań specjalnych i do tego powinien być używany, a nie pod oczy według mnie, bo pod oczy jest po prostu za mocny, za no, obciążające, bez sensu. Chyba że ktoś naprawdę potrzebuje, no to wiecie, ja tam nie będę się wtrącać. Jeśli chodzi o kolor, który ja mam, już Wam mówię, to jest 16N i będę nakładać go tylko i wyłącznie właśnie na te kropki. I to nie na wszystkie, tylko na te, co mi przeszkadzają. I to tyle. Pod oczy nałożę mieszankę dwóch korektorów, jeden troszkę ciemniejszy, to jest Too Faced Born This Way w kolorze Snow, a drugi to jest korektor już niedostępny niestety z Sephory. I ja miałam go w kolorze, znaczy ja mam go w kolorze, ale już niedostępny jest, to jest 06 Beige Clear, takie małe literki, że ledwo widać. Bardzo fajny również korektor. Ten jest dużo jaśniejszy za jasny, a ten jest ciemniejszy, ale według mnie pod oczami w tym momencie dla mnie, jak mam troszeczkę większe zasinienie, mam wrażenie, niż normalnie, jest troszkę za ciemny. Wolałabym trochę te oczy jeszcze tak rozświetlić. I trochę tego. Troszeczkę, po troszeczku. I rozcieram to gąbeczką. I całość przypudruję niewielką ilością pryzmów Givenchy. Kolor to jest 2 Satin Blanc. Tak się prezentują. To są 4 odcienie. Jasne, ładne, rozświetlające, takie matujące, rozświetlający puder do twarzy. Bardzo, bardzo miałko zmielone. Świetne jest. I na policzki zamiast bronzera i różu nałożę takie dwa w jednym, można powiedzieć, i trochę rozświetlacza jeszcze w sobie ma. To jest terakota Guerlaine i to jest numer 01 Light Warm i ona się prezentuje tak. Przepięknie pachnie. Ja ją mam chyba za 4 lata już. Dalej ten zapach jest tak samo intensywny jak był na początku. Zapach takiego olejku do opalania. Bardzo, bardzo ładny. Tak się prezentuje. A na usta taki barwiący sztyw do pielęgnacji ust marki Rituals w kolorze Pink Natural Lip Care. Opakowanie ma bardzo fajne, zobaczcie. Tutaj ma taki przycisk i się wyciąga.
ładny odcień, dosyć ciemny się wydaje, natomiast na ustach wygląda bardzo naturalnie. Daje przede wszystkim takiego fajnego odżywienia na wargach. I ładnie pachnie. Tak. Trochę jakby owocowo, arbuzowo. Na brwi aktualnie nic nie nakładam, ponieważ jestem akurat w tym momencie. Ja czasami mam właśnie takie stany, że lubię produkty do brwi, pasują mi, świetnie się w tym czuję, a potem przychodzi taki czas, potrafi nawet kilka miesięcy to trwać, że nie nakładam nic, ponieważ cokolwiek nie nałożę, to mam wrażenie, że mi to postarza. Więc aktualnie nie noszę nic na brwiach. Są naturalne, są delikatnie tam wyskubane. Mogę je troszeczkę przeczesać. Czy grzebykiem, czy nawet palcem i to wszystko. Więc moje drogie, tak wygląda mój makijaż dzisiejszy, ale myślę, że będę go bardzo często stosować. To jest taki makijaż delikatny właśnie, żeby coś tam nałożyć na tą twarz, żeby delikatnie ten makijaż był na buzi, żeby był właśnie mało widoczny, bardzo naturalny, żeby ta skóra wyglądała ładnie, żeby była taka wypielęgnowana, zadbana, wyglądała lekko i zdrowo. Tak, żeby ten makijaż nie przyciążał nas, nie powodował, że wyglądamy też, żeby nas po prostu nie postarzał. Skóra moim zdaniem wygląda na ładną, delikatną właśnie i idealny to jest makijaż nieobciążający na lato według mnie. Także tak to się prezentuje. A jeżeli chodzi o utrzymywanie się, ja wieczorem do Was nie przyjdę, nie pokażę Wam, jak się on utrzymał, ponieważ za każdym razem i tak jak mówię, no trzeci raz go będę używać, ale na przykład o każdym podkładzie Wam to powiem. Każdy podkład każdego dnia utrzymuje się mniej inaczej. Czy go przepudruję jednym pudrem, czy jakimś innym pudrem, on się po prostu inaczej będzie trzymał. Jak się bardziej spoca, jeżeli będzie bardziej gorąco, to troszeczkę szybciej zejdzie, albo będzie się wyświecał. Czasami się dotknę, czasami się nie dotknę, wiecie, to naprawdę od jak on się będzie utrzymywał, to zależy od wielu, wielu czynników. Także jeśli chodzi ogólnie o nie, o te podkłady Face and Body, one są rzeczywiście długotrwałe. Na pewno trzymają się dłużej niż te wszystkie lekkie podkłady, które nie mają właśnie takiej konsystencji, takiej gumowej, przyczepiającej się, które są po prostu bardzo delikatnym takim, wiecie, jakby kremem. No to te będą się dłużej utrzymywać na pewno. Więc tak. Tak się prezentuje moja skóra. Dajcie znać, czy znacie już ten podkład, czy go używałyście, czy może Was zachęciłam. No, coś tam mi napiszcie w komentarzach, bardzo mi miło Was czytać. W ogóle stęskniłam się niesamowicie i bardzo Wam dziękuję za odbiór taki pozytywny mojego ostatniego filmu. Ja zawsze jak nagrywam, ja wiem, że mam Was, jesteście całym sercem za mną, ale zawsze się denerwuję po prostu tego odbioru. Nie wiem, no po prostu może jestem trochę przewrażliwiona. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystko. Zapraszam Was na kolejne moje filmy. Całuję Was gorąco i miłych wakacji, jeżeli któraś z Was już zaczyna urlop. Buziaki, pa, pa.